Dajcie w czwartkowy wieczór w tym pięknie zakorkowanym Wrocławiu. No jak zwykle trochę kropi i ludzie dostali kociokwiku. Po prostu nie idzie w ogóle jechać przez miasto, ale dzięki temu mogę wam nagrać krótką wiadomość dnia. Widzieliście wiadomość dnia? To właściwie nie dnia dzisiejszego, a wczorajszego, aczkolwiek to właśnie dzisiaj wszystkie media o tym trąbią, bo wczoraj pojawił się bardzo interesujący tweet na profilu Rafała Brzoski. Wiecie, kto to jest Rafał Brzoska? To jest niejako ojciec, założyciel Impostu. A propos Impostu, właśnie wpuścimy pana. Proszę bardzo. Wiozę twoją paczkę. No i w swoim twecie, który notabene Twitter z jakichś przyczyn ukrywa, twierdzą, że mogą to być jakieś treści niebezpieczne dla nas, ale jak sobie ustawienia zmienimy, że chcemy widzieć tego typu posty, to zobaczymy, że gratuluję Impostowi, właściwie teamowi Impostu, umowy z AliExpress, gdzie będziemy w stanie odbierać wszystkie paczki powyżej 5 dolarów w paczkomatach Impostu zupełnie za darmo. Także wpis bardzo enigmatyczny, w artykułach prasowych bardzo różne interpretacje. W niektórych, że to będzie za darmo, w niektórych, że będzie płatne dodatkowo, w jeszcze innych, że tylko wybrani sprzedawcy będą oferować taką opcję i muszą specjalną umowę podpisać jeszcze z Impostem. No zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Interpretując samego tweeta, wygląda, że faktycznie każdą paczkę powinniśmy być w stanie odbierać w paczkomacie Impostu, jeżeli wartość przekracza 5 dolarów. Także czekamy z niecierpliwością. Tam też plotki były, że takie paczki powinny dochodzić do Polski w terminie poniżej 20 dni. To byłoby bardzo ciekawie. O, tu widzę niezły kocioł. Zwłaszcza, że z lewego pasa się wpierdzielają przed samym skrzyżowaniem. Znaczy, stojąc jeszcze na skrzyżowaniu, zmieniają pas. O, ale się udało przejechać. Także myślę, że jeszcze jakieś pół godziny i może się uda przebić przez miasto. A co do Impostu, to będziemy śledzić i na bieżąco was informować, co z tego wyniknie. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.